Często zadajecie mi różne pytania, najczęściej są to pytania, dlaczego jestem taki brzydki albo dlaczego jestem taki głupi, ale czasami zdarzają się pytania o książki, jak wygląda rynek książek w Polsce, jak wygląda rynek książek sportowych w Polsce, ile się na tych książkach zarabia i dlaczego. Zapraszam na moje stanowisko. Napisałem w życiu 4 książki i wszystkie 4 sprzedały się jak na polskie warunki bardzo dobrze. Spalonego sprzedaliśmy nieco ponad 40 tysięcy egzemplarzy, Kowalczyka koło 50, trochę więcej niż 50 w dwóch turach, Szamot Lulski to nieco ponad 30 tysięcy egzemplarzy i Stan Futbolu około 25 tysięcy egzemplarzy. Razem to daje jakieś 150 tysięcy sztuk. Oczywiście są autorzy znacznie bardziej poczytni, którzy sprzedają jednej swojej książki 150 tysięcy egzemplarzy, ale to raczej nie w świecie sportu i to też rzadko, bo wszystkie te książki, o których mówię, dość szybko trafiały na listę bestsellerów Empiku, niektóre na bardzo wysokie miejsca. Na przykład mam tu takie zdjęcie sprzed prawie 20 lat, jak młody Krzysio stoi przy półce z bestsellerami Empiku i książka Kowal Prawdziwa Historia jest na drugim miejscu, a więc miejscu zaszczytnym. Zależnie od wydawnictwa, zależnie od pozycji rynkowej autora czy bohatera książki, honorarium waha się w granicach od 8 do 12% ceny detalicznej egzemplarza. Oczywiście jak ktoś już pokazał, że jego książki się sprzedają, to może liczyć na troszkę więcej. Ja na przykład przy książce Stan Futbolu miałem taką bezzwrotną zaliczkę w wysokości 100 tysięcy złotych oraz 2000 egzemplarzy do własnego użytku, czyli mogłem je sprzedać własnymi kanałami z wyższą marżą. Raz nawet muszę powiedzieć, zaprosił mnie do gabinetu prezes Empiku. Spędziłem w tym gabinecie bardzo miłą godzinę. Niestety prezes Empiku nie przyszedł i po godzinie sobie poszedłem. Pozdrawiam go serdecznie, kimkolwiek jest, bo nie zdążyłem go poznać nawet. Tam nikogo nie ma! Co oznacza 8 do 12% ceny detalicznej egzemplarza? Mianowicie oznacza tyle, że autor książki tak średnio może liczyć na 4 zł, czasami niecałe 4 zł od jednego sprzedanego egzemplarza. I zawsze jak to mówię, to ludzie krzyczą: złodziejstwo, jak tak można, to w ogóle jest wykorzystywanie tych biednych pisarzy, a jak jest dwóch autorów książek, no to po 2 złote na głowę, no to już w ogóle ręce opadają. I też czasami krzyczałem na początku: złodziejstwo, jak to, przecież tyle się namęczyłem, żeby książkę napisać i tyle ona kosztuje, a dla mnie tylko 2 złote z tego, no bez przesady. Ale tak mówiąc szczerze, to troszeczkę to rozumiem, bo jednak ta książka musi zarobić na bardzo wiele osób, musi zarobić na całe wydawnictwo, które te książki wydaje. No tam musi być sekretarka i prezes i wiceprezes. No śmieję się trochę, ale no, to wydawnictwo musi funkcjonować, musi mieć za co czynsz zapłacić. Trzeba tą książkę wydrukować, trzeba tą książkę przewieźć z miejsca na miejsce, trzeba wreszcie ją umieścić w księgarni albo w Empiku. Ten Empik musi zapłacić z kolei gigantyczny czynsz za swoje miejsce, nie wiem, w Galerii Mokotów, prawda? Przecież to są jakieś astronomiczne pieniądze i musi utrzymać wszystkich swoich pracowników i swoich magazynierów. I to wszystko idzie z tego jednego egzemplarza, którego tak trzeba poszatkować na kawałeczki i tam malutki kawałeczek właśnie zostaje dla autora. Generalnie autor pisze książkę, a potem musi się wydarzyć bardzo dużo różnych zbiegów okoliczności, żeby ta książka trafiła, drogi widzu, do ciebie na półkę. I po drodze dużo osób musi zarobić, nie tylko autor. I trudno też obwiniać o to kogokolwiek, tak po prostu jest. Jak ktoś się na to nie godzi, to nie wydaje książki. Jak ktoś się godzi, no to ją wydaje. Czy dałoby się zamiast 4 zł zrobić 6 zł z egzemplarza? Pewnie by się dało, ale już 15 zł pewnie by się nie dało. Trudno więc sobie wyobrazić jakiegoś pisarza, który przygrzmoci jednym hitem, sprzeda powiedzmy 150 tysięcy egzemplarzy, albo daj mu Boże 200 tysięcy egzemplarzy, chociaż to się raczej nie zdarza, skasuje z tego 800 tysięcy złotych i już więcej potem nie napisze książki, bo ta jedna zagwarantuje mu wieczną sławę i wieczne pieniądze. No nie, ta jedna książka zagwarantuje mu przy 200 tysiącach sprzedanych egzemplarzy 800 tysięcy złotych, za co no, dużo pieniędzy, no ale może sobie kupić powiedzmy mieszkanie 3-pokojowe i potem w nim mieszkać, ale za coś trzeba jeszcze żyć, więc autorzy piszą dalej. Niektórzy idą w masówkę, jak na przykład Remigiusz Mróz, którego pozdrawiam, chłop 5 lat młodszy ode mnie, napisał już 45 książek, chyba że się pomyliłem w liczeniu, bo próbowałem to wszystko przekalkulować, łatwo się pomylić, 45 książek. No można taki efekt skali osiągnąć i wtedy dobrze z tego żyć, no ale to trzeba być już taką żywą maszyną do pisania i traktować pisanie jako, nie wiem, zawód typu układanie kafelków, że po prostu ileś tam godzin dziennie musisz na to poświęcić, no bo inaczej nie będziesz miał pieniędzy.
Ale co ja będę mówił o jakichś astronomicznych nakładach, skoro zazwyczaj taki pierwszy nakład książki sportowej to 5000 egzemplarzy i jak na rynku jest sanie na tą książkę, jak dochodzą pierwsze raporty, że ludzie się rzucili i pierwszego dnia powiedzmy kupili 800 sztuk czy 1200, no to od razu wtedy zamawia się dodruk, żeby nie było przestoju. Natomiast nie zawsze ten dodruk się zamawia, nie zawsze jest to kolejne 5000 i nie zawsze ten dodruk się też sprzedaje. Nie tak dawno wyszła książka, no może powiedzmy z rok temu, bardzo znanego byłego reprezentanta Polski, no i sprzedała się w nakładzie około 6000 egzemplarzy, mimo że na rynku została przyjęta z dużym uznaniem i była bardzo pięknie wydana. Wydawanie książki w takim klasycznym modelu oczywiście ma swoje plusy. Po pierwsze, nie każdy autor, a raczej mało który autor zna się na tym na tyle, żeby wydać książkę samemu. No trzeba jednak te ścieżki mieć przetarte. Po drugie, wydawanie książki w klasycznym modelu zaspokaja próżność. Umówmy się, książki często powstają z próżności po to, żeby mieć na półce do postawienia własną książkę albo żeby pooglądać, że ktoś twoją książkę kupił. Finanse są istotne, ale przynajmniej przy pierwszej pozycji ta próżność też ma znaczenie. Ja pamiętam, jak wydałem właśnie wspomnianego Kowala, swoją pierwszą książkę, no to chodziłem czasami do Empiku zaraz po premierze i stałem gdzieś tam za szafą i patrzyłem, czy ktoś podchodzi po tą książkę Kowala, czy nie. Jak podchodził, to się cieszyłem. Jak podchodził i poszedł do kasy, to się jeszcze bardziej cieszyłem, a najbardziej mnie irytowali ci, co podchodzili, potem czytali, przeczytali połowę i odłożyli. Wtedy mówię, no, ale więc takich doświadczeń nie miałbym, gdybym wydał tą książkę sam. Po trzecie, wydawnictwo zapewnia ci reklamę i ekspozycję. Reklamę, jakiej zwykły autor nie może sobie sam zapewnić, bo po prostu nie ma do tego odpowiednich narzędzi. I ekspozycję, no bo ekspozycja jest niezwykle istotna. Jak wchodzisz do księgarni czy do Empiku, no to kupujesz oczami. Jeśli tobie się wydaje, drogi widzu, że wchodzisz do Empiku i masz stół z napisem nowości, to dlatego te książki tam leżą, bo są nowe, no to trochę się możesz zdziwić. One tam leżą dlatego, że ktoś zapłacił za to, by tam leżały. Miejsce na stołach w Empiku, w dziale nowości, kosztuje i to kosztuje duże pieniądze. Taka dwutygodniowa ekspozycja to przed pandemią były stawki od 20 do 40 tysięcy złotych za 2 tygodnie, minus rabaty. Oczywiście najwięksi wydawcy te rabaty mogą dostać rzędu 50%, no ale nie każdy. W każdym razie to są bardzo duże pieniądze tylko za to, że ta książka tam leży. W teorii to jest opłata za co innego, za to, że za tak zwane zatowarowanie, bo oni jak zapłacisz, to wezmą twoich książek 2000, no i gdzieś się muszą porozkładać, więc nawet na stole z nowościami się taka znajdzie. No ale jak nie zapłacisz, to zamówią twojej książki 5 egzemplarzy i szukaj sobie gdzieś tam między poradnikami dla kobiet po menopauzie. No i teraz, jak już dobrze wiecie, postanowiłem swoje książki wydać raz jeszcze, ale już sam, bez udziału wydawnictwa. Mam tą przewagę, mam ten luksus, że wiem, iż te książki są pożądane na rynku, no bo widzę ich ceny na Allegro. Wiem, że ilość osób jest nimi zainteresowana, bo stale do mnie spływały zapytania w tym temacie. Mam swoje kanały własne marketingowe, mam swój kanał sprzedażowy, więc tak naprawdę wielkiej pomocy nie potrzebuję. No i przede wszystkim nie muszę utrzymywać pani Jadwigi, która pracuje w Empiku na kasie. Nie muszę płacić czynszu za miejsce w Galerii Mokotów, czy w Arkadii, czy w jakimś innym mega obleganym miejscu. Generalnie mam dużo, dużo mniej kosztów niż ma zwykłe wydawnictwo. Ceny książek Spalony Kowal oraz Szamo oceniłem na 49 zł. Czy to dużo? Wydaje mi się, że to jest w miarę normalna cena za ładnie wydaną książkę. Gdybyście ładnie wydaną książkę w twardej oprawie zobaczyli w Empiku czy w księgarni, no to byście nie łapali się za głowę, tylko byście pomyśleli, okej. Natomiast naturalnie nasuwa wam się pytanie, że skoro mówiłem, że mam dużo mniej kosztów, no to czy nie mógłbym tej książki sprzedawać taniej? Lubię szczerość, staram się być osobą szczerą, więc powiem wam szczerze, mógłbym. I nawet gdybym sprzedawał tą książkę za 29,90, to dalej by się to opłacało. Ale mówiąc krótko, mniej byśmy wtedy zarobili, ja i pozostali autorzy. W związku z czym oceniliśmy, znaczy od oceniania byłem ja, że jeśli ktoś miałby wydać 39 zł za książkę, jedną z tych trzech, bo na nią polował, bo czekał, bo dużo o niej słyszał, to 49 też wyda i nic mu się wtedy złego nie stanie.
Cena druku książki i przygotowania książki do druku oczywiście się różni zależnie od nakładu. Im nakład większy, tym ta cena jest niższa, im niższy, tym jest cena większa. No i można sobie przyjąć, że najgorzej sprzeda się z tych trzech książek książka Szamo i tam koszt druku będzie powyżej 10 zł, natomiast najlepiej sprzeda się Spalony i tam koszt druku będzie poniżej 10 zł. Ale wydaje mi się, że jak uśrednimy sobie, że 10 zł to jest to, ile trzeba wydać na produkcję jednego egzemplarza, to będziemy blisko prawdy. Jeśli więc nie pojawią się dodatkowe koszty, na które teraz jeszcze nie wpadłem, a potem życie mnie dogoni i powie, ty stano idioto, jak mogłeś nie pomyśleć, że jeszcze trzeba na to i na to wydać, no to jeśli takie rzeczy się nie pojawią, żadne trupy z szafy nie wypadną, no to można sobie oszacować, że zysk z jednej książki to jest około 40 zł, a więc 10 razy więcej niż gdy się wydaje książkę przez wydawnictwo, klasycznie w obrocie takim księgarskim. Do tego dochodzą wersje z autografem za 69 zł i dedykacją za 99 zł. Wtedy najwięcej osób krzyczy: złodziej Stanowski, oddawaj moje pieniądze, nigdy tyle nie zapłacę. W porządku, rozumiem, że kogoś może dziwić, że maźnięcie długopisem kosztuje 20 zł. No ale przecież proszę na to spojrzeć z trochę innej strony. Chodzi w tym wszystkim o to, aby oddzielić osoby, które chcą książkę z autografem, od tych, którym wszystko jedno. Mianowicie chodzi o to, żeby autor książek nie musiał podpisywać ręcznie całego nakładu, bo by po prostu zwariował, więc trzeba zrobić takie schodki, bo w przeciwnym razie tych książek z autografem nie byłoby, nie trafiałyby na rynek, bo nikt nie chciałby siedzieć i podpisać kilku tysięcy egzemplarzy. Zapewniam Was, że jest to czasochłonne i trudne logistycznie, ale zwłaszcza w przypadku dedykacji to jest bardzo trudne logistycznie, no bo o ile książki z autografem zostaną podpisane i potem pojadą na palecie do magazynu, skąd będą rozsyłane do różnych osób, o tyle dedykacja no to jest trochę co innego. Dedykację trzeba ręcznie napisać, ona może być dłuższa albo krótsza, no ale trzeba ją ręcznie napisać. Czasami bywają te dedykacje długie, różne tam treści wpisujecie, ale potem trzeba tą książkę wziąć, książkę podpisaną wziąć, bo zawsze mi zwracać uwagę, że nie wziąć. Wiem, że wziąć. Książkę podpisaną dla pana Henryka trzeba wziąć. Jak ja powiedziałem? Wziąć. Trzeba wziąć, wsadzić w kopertę i napisać na niej pan Henryk, Kraków, coś tam. I ją ręcznie wysłać. Więc to jest, zapewniam Was, duża komplikacja nie tylko dla autora, który musi to wszystko napisać, ale też dla osób, które potem się zaczynają taką ręczną wysyłką tych książek zajmować. Ale najważniejszy jest komfort autora w tym wszystkim. Na ten moment Andrzej Iwan ma do napisania około 400 dedykacji. Gdyby dedykacja była w pakiecie dla każdego lub też gdyby cena dedykacji nieznacznie tylko różniła się od ceny zwykłej książki, wówczas miałby do napisania ich ponad 4000, a mówimy tylko o trzech dniach sprzedaży, nawet nie całych trzech dniach sprzedaży. Miałby wówczas do napisania 4000 dedykacji. Zakładając, że te dedykacje bywają krótsze, bywają dłuższe, średnio obsługa takiego wpisania jednej dedykacji zajmuje około minuty. To oznacza, że 4000 minut to jakieś 66 godzin pisania non-stop. Żaden człowiek nie wytrzyma 66 godzin pisania non-stop. Żaden też nie wytrzyma 12 godzin pisania non-stop, a zwłaszcza Andrzej Iwan nie wytrzyma także 8 godzin pisania non-stop. Można oszacować, że jakby się zawziął, to tak po 4 godziny dziennie mógłby pisać cały czas, potem to już ręka odpada. No więc jakieś 18 dni musiałby siedzieć od rana i pisać te dedykacje, żeby je wszystkie napisać, nawet dla osób, którym w sumie na tych dedykacjach nie zależy. A pamiętajmy, że te 4000 to jest wynik z niecałych 3 dni. Być może to, daj Boże, będzie 10 tysięcy egzemplarzy. No i wyobrażamy sobie 10 tysięcy dedykacji, ja sobie nie wyobrażam. Cena za dedykację, jakkolwiek to zabrzmi, musi być trochę odstraszająca. Musi odsiać ludzi, którym naprawdę zależy na dedykacji, bo to jest super sprawa na pamiątkę, na prezent dla kogoś. No trudno sobie wyobrazić fajniejszy prezent niż książka z dedykacją jednego z tych trzech bohaterów dla kogoś, kto lubi te postaci. No ale niekoniecznie musi taką dedykację dostać ktoś, kto po prostu chce sobie przeczytać książkę. Więc jakkolwiek to zabrzmi, cena za dedykację musi odstraszać, musi być ten przesiew, bo inaczej byśmy wszyscy się wzajemnie, przepraszam za wyrażenie, zajebali.
Ten model sprzedaży, jaki sobie przyjęliśmy, sprawił, że sprzedając do tej pory około 7 tysięcy egzemplarzy wszystkich tych trzech książek, wygenerowaliśmy zysk dla autorów w takiej mniej więcej wysokości, jak gdyby sprzedali, uwaga, 85 tysięcy egzemplarzy swoich książek w normalnej sprzedaży księgarskiej, więc jest to gigantyczna różnica. Mówiąc krótko, chcemy zarabiać pieniążki, i je zarabiamy. Książki można zamawiać tylko do końca lutego. Oczywiście mógłbym ich wydrukować, nie wiem, dwa razy więcej niż jest zamówień i je przez kolejne miesiące sprzedawać i w końcu pewnie bym sprzedał, ale uznałem, że postawię na inny model, model, który fachowcy nazywają chyba jakoś call to action, czyli takie wezwanie do akcji. Jest teraz akcja, kupujemy książki teraz albo nigdy, no więc kupujemy teraz. Do końca lutego jest przyjmowanie zamówień, potem w marcu książka idzie do drukarni, będzie drukowana. Myślę, że realnie koniec marca lub kwiecień to będzie czas, gdy będzie ona już podpisana i rozsyłana. A teraz trochę liczb. Przez pierwsze 2,5 dnia zamówiliście dokładnie 4290 egzemplarzy Spalonego, 1799 egzemplarzy Kowala oraz 802 egzemplarze Szamo. Razem to jest 6891 egzemplarzy. Nie wliczam zamówień z zagranicy, które dopiero będą, już tak powiem, księgowane, a to też jest dobre kilkaset sztuk. Póki co, w momencie, w którym przygotowuję to stanowisko, czyli w czwartek o 10 rano, wartość złożonych przez Was zamówień to 480 tysięcy złotych, natomiast średnia wartość jednego zamówienia to 110 zł. Dlatego zachęcam do kupowania. Zostało jeszcze kilkanaście dni. Adres na pewno już znacie: sklep.kanałsportowy.pl. Jeśli nie działają Wam powiadomienia, czyli nie przed Wam link jakiś do rejestracji w sklepie, no to możecie się tym przejmować. Mam nadzieję, że w momencie, gdy to oglądacie, to już to działa, ale możecie też się tym nie przejmować, bo można dokonać zakupów bez rejestracji z pominięciem tego etapu. Jeśli chcecie pytać o wysyłkę zagraniczną, no to piszcie na adres sklep@kanałsportowy.pl, ale też mam nadzieję, że już jak w piątek oglądacie to stanowisko, to już ta wysyłka zagraniczna jest uruchomiona. Zamówienia do końca lutego, 1 marca jest wszystko już zamknięte, zamówień kolejnych nie przyjmuję. Do sprzedaży ewentualnie trafią tylko te egzemplarze, które zostaną zwrócone, bo takie sytuacje zawsze się zdarzają, więc troszeczkę tych książek, ale jakaś minimalna ilość jeszcze w obrocie będzie. Dziękuję bardzo, zachęcam. To było, mam nadzieję, że interesujące, chociaż nietypowe i z mojej strony bardzo szczere stanowisko. Kłaniam się nisko.